poprzednim nagraniu mówiłam o tym, w jaki sposób piersi przymocowane są do klatki piersiowej, jak wygląda ich aparat więzadłowy, który przymocowuje całą ich strukturę do powięzi, która okala wszystkie struktury, jakie mamy w ciele, mięśnie, naczynia itd. I wspomniałam też o tym, że w związku z tym, że piersi pociągają za powięź, która jest połączona i z rękami, i z klatką piersiową, a nawet z plecami, możemy z powodu niewłaściwie, powiedzmy tak, niewłaściwie dobranej bielizny, niewłaściwych nawyków, czegoś, z czym żyjemy od bardzo, bardzo dawna, możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy cały aparat więzadłowy, który znajduje się tutaj, jest ściągany przez piersi do środka i pociąga naszą klatkę piersiową, ustawiając ją w pozycji zamkniętej. To, co dzisiaj chciałam Ci pokazać, to kilka prostych sposobów, dzięki którym będziesz w stanie rozciągnąć te struktury, sprawić, że zaczną się one ślizgać względem siebie i że będzie Ci łatwiej otworzyć swoją klatkę piersiową, a przez co odciążyć tylne struktury, czyli odciążyć plecy, odciążyć ramiona i być może zmniejszyć dolegliwości, które Cię trapią. Dostaniesz dzisiaj ode mnie 5 działań terapeutycznych, 5 działań, które możesz wykorzystać w domu, w pracy, jak tylko zechcesz. Nie wymagają absolutnie nic, oprócz 5 minut czasu. Polecam serdecznie. Do roboty! Usiądź wygodnie. Ja w moim filmie siedzę po turecku. Wszystko polega na tym, żeby chwycić skórę w miejscu, które jest dokuczliwe, przytrzymać ją i zacząć wykonywać ruchy głową tak, aby mięśnie, które są pod złapaną skórą, zaczęły się prześlizgiwać pod Twoją ręką. Żeby łatwo wychwycić kierunek ruchu, wyobraź sobie, że zaglądasz pod pachę, a potem patrzysz w bok. Każde ćwiczenie będziemy powtarzać 10 razy. Utrzymuj skórę cały czas w jednym miejscu. Będziesz czuła, jak tkanki przesuwają się pod Twoimi palcami. I 10. Zmieniamy rękę. Chwytamy skórę na karku po drugiej stronie. Przytrzymujemy. I zaczynamy wykonywać ruchy. Dokładnie tak samo. Zaglądam pod pachę i patrzę w bok. Zwróć uwagę, że moje ruchy wykonuję bez wysiłku, nie ciągnę jakoś specjalnie, nie nadwyrężam szyi. Jest to swobodne, spokojne wykonanie ćwiczenia. Tą samą technikę możesz wykorzystać w różnych miejscach, jeżeli masz dolegliwości karku. Po prostu chwytasz skórę w bolącym miejscu i wykonujesz delikatne, spokojne ruchy. Dokładnie takie, jakie robiłaś w poprzednim ćwiczeniu. Możesz nawet pokusić się o przyciśnięcie bolesnych miejsc na czaszce, z tyłu głowy i ponowne wykonanie tych samych ruchów. Pamiętaj, że ta technika ma przynosić Ci ulgę, a nie rozdrażniać ból. Możesz ją wykonać nawet w biurze, siedząc przy komputerze, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli masz możliwość, jesteś w domu, siadasz przy kanapie i teraz będziemy mobilizować kręgosłup piersiowy. Chwyć szyję w dłonie
i delikatnie odginaj się przez siedzisko kanapy, tak aby poczuć przyjemne rozciąganie w kręgosłupie piersiowym. Po to trzymasz dłonie na swojej szyi, żeby nie mieć ochoty patrzeć zbyt daleko za siebie, czyli żeby zabezpieczyć odcinek szyjny w tym ćwiczeniu. Jego celem jest górna część pleców, czyli odcinek piersiowy kręgosłupa. I 10. Teraz usiądź tak, aby kanapa opierała się w tym miejscu, gdzie przebiega obwód biustonosza. Jedną rękę oprzyj na ziemi, a drugą sięgnij za siebie, tak aby kciuk celował w oparcie kanapy. Zwróć uwagę, że patrzę za swoją dłonią. Dzięki temu moja głowa i górna część tułowia podąża za ruchem ręki. To samo zrobimy dla drugiej ręki. Zwróć uwagę na pozycję kciuka. On sięga w stronę oparcia kanapy. To dosyć ważne, bo to ustawia staw barkowy w prawidłowej pozycji. Przyjrzyj się, jak śledzę wzrokiem moją dłoń. Teraz będziemy rozciągać struktury klatki piersiowej z przodu. Opieram ręce lekko z tyłu i staram się wypchnąć klatkę daleko do przodu. Będziesz w tym ćwiczeniu czuła, jak rozciąga się klatka piersiowa i jak ściągają się z tyłu łopatki. Jeżeli możesz, odchyl głowę lekko do tyłu. Celem ćwiczenia jest rozciągnięcie wszystkich struktur na przedniej stronie klatki piersiowej. Aby wykonać następne ćwiczenie, będziesz potrzebowała klęknąć na piętach i podeprzeć ręce z tyłu. Powtarzamy wypchnięcie klatki piersiowej, ale dodajemy do tego jeszcze uniesienie miednicy. Jeżeli jesteś w stanie wykonać to ćwiczenie, zrób je w takiej formie. Jeżeli masz kłopot z kolanami, z biodrami, nie czujesz, żeby ta pozycja była dla Ciebie korzystna, powtórz poprzednie ćwiczenie. A jeżeli chcesz poprawić swoją ruchomość kolan i bioder, zajrzyj do mojego filmu Jak zwiększać ruchomość w stawach kończyn dolnych.
I na koniec najprzyjemniejsza część, ćwiczenie, które nie wymaga praktycznie nic, oprócz poduszki. Połóż sobie poduszkę tak, abyś mogła się na niej swobodnie położyć, tym miejscem, w którym przebiega obwód biustonosza. Rozluźnij barki, zegnij nogi w kolanach, w ten sposób twój odcinek lędźwiowy będzie bezpieczny. I rozłóż szeroko ręce, pozwól mi opaść siłą grawitacji, tak żebyś czuła rozciąganie mniej więcej w okolicach pachy. To jest właśnie tu. Teraz będę chciała, żebyś nabierała powietrze klatką piersiową, tak aby ona unosiła się do góry. Dzięki temu poczujesz, w jaki sposób pracuje kręgosłup piersiowy, który jest podparty poduszką. Czyli poprzez oddychanie będziesz mobilizować struktury twojego kręgosłupa. Czy może być coś przyjemniejszego? I to by było na tyle. Trzymam za Ciebie kciuki za dzielne wykonywanie codziennych ćwiczeń. Powodzenia!